Szanowna Pani Marszałek, Wysoka Izbo. Mam przyjemność przedstawić stanowisko klubu Lewicy w sprawie rządowego projektu zmiany ustawy Kodeks postępowania karnego oraz ustawy Prawo o prokuraturze z druku 2386 wraz ze sprawozdaniem komisji z druku 2447. I zaczynam od pytania. Po raz kolejny. Dlaczego Polska odmawia współpracy w unijnych śledztwach dotyczących choćby nadużyć wydawania unijnych pieniędzy oraz przestępstw VAT-owskich? Dlaczego minister niesprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie skorzystał z przysługującego Polsce prawa weta i zablokował powołanie instytucji? W konsekwencji Polska nie przystąpiła do prokuratury europejskiej. Mogliśmy usłyszeć, że polska prokuratura realizuje założenia, na których opiera się współpraca z instytucjami unijnymi. Jednak z poszanowaniem polskiej suwerenności oraz wartości konstytucyjnych. Ale co te słowa oznaczały w praktyce? Oznaczały tyle, że od początku działania prokuratury europejskiej, to jest od czerwca ubiegłego roku, prokurator generalna zwracała się do władz polskich z prośbą o współpracę w 23 sprawach. I efekt? Brak reakcji. Wszystkie te prośby zostały odrzucone. Cały komentarz prokuratora krajowego w sprawie to, że wniosków nie było 23, a 7. I znów pytanie, czy to ważne, ile było tych wniosków? Ważne jest to, że Polska jako państwo nie przystąpiła do instytucji prokuratury europejskiej, ani od początku jej działania z nią nie współpracowała, chociaż konieczność współpracy wynika bezpośrednio z unijnego prawa. Jak to już bywa, jak nas do tego przyzwyczaiły rządy PiS, rządzący znaleźli rozwiązanie na właściwie stworzony przez samych siebie problem. Impas prawny ma przerwać niniejsze przedłożenie. Wprowadzona nowelizacja kodeksu postępowania karnego ma zagwarantować, cytując znów prokuratora generalnego, pełną współpracę pomiędzy polską prokuraturą i sądami, a prokuraturą europejską. I znów wracam do pytania, czy te rozwiązania są naprawdę potrzebne, skoro w polskim systemie prawnym istnieją już przepisy wynikające wprost z unijnych traktatów? A jeśli nie, to czy nie jest to próba zmuszenia prokuratorów do współpracy z prokuraturą europejską za pośrednictwem upolitycznionej prokuratury krajowej? A jeżeli tak, skoro była potrzebna, to przypomnę tylko, że prokuraturę europejską powołano już w 2017 roku za pomocą rozporządzenia, a prace ruszyły ponad rok temu. Skoro minęło tyle czasu, to dlaczego te zmiany wprowadzane są tak późno, skoro są jednak potrzebne, jak twierdzą rządzący? Dlaczego akurat teraz? Czy nie jest to kolejna zasłona dymna, teatr z przedstawieniem pod tytułem współpraca z prokuraturą europejską, a w rzeczywistości pretekst do wprowadzenia kolejnych zmian w prokuraturze, a właściwie sposób na okopanie się na prokuratorskich stołkach? Czy minister niesprawiedliwości i prokurator generalny w jednej osobie obawia się odwołania z urzędu, a czy to jest to manewr na przypadek może zmiany władzy już? No cóż, i przegrania kolejnych wyborów. No, jedno nie wyklucza drugiego. I na koniec podstawowe pytanie. Czy wprowadzenie tych przepisów zagwarantuje bezpośrednią i efektywną współpracę, jak domagają się europejscy śledczy? No, jak zawsze diabeł tkwi w szczegółach, bo projekt zawiera furtkę. I zgodnie z paragrafem 2 dodawanego artykułu 615a Kodeksu postępowania karnego, jeżeli wykonanie żądanej czynności lub udzielenie informacji byłoby sprzeczne z zasadami polskiego porządku prawnego lub naruszałoby suwerenność naszego kraju, prokurator wystosuje odmowę. No właśnie, o tym zdecyduje już arbitralnie, niekoniecznie niezależny prokurator. I współpraca będzie albo nie będzie, choć na podstawie podpisanych przez Polskę unijnych traktatów być powinna i trwać już od przynajmniej roku. Ale co będzie? Będzie obsadzanie stanowisk swoimi. Przypomnę jeszcze raz, czym grozi ta przepychanka, przeciąganie liny z prokuraturą europejską. To może się skończyć również zakręceniem unijnego kurka, zawieszeniem wypłat z unijnego budżetu.
Ponieważ przyjęcie niniejszego rozwiązania wcale nie gwarantuje realizacji podstawowego formalnego celu, dla którego podobno ma być wprowadzone niniejsze rozwiązanie, prawdziwe intencje i możliwe skutki nie są jasne, budzą wątpliwości, których nie rozwiały nawet prace w komisji, w trakcie których odrzucono naszą poprawkę. W imieniu klubu Lewicy składam wniosek o odrzucenie projektu w drugim czytaniu. Dziękuję pani poseł.